Premier Mateusz Morawiecki podał wstępny harmonogram w sprawie regulacji zwiększających wsparcie dla rodzin z 500 na 800 zł na dziecko. W czerwcu mogą ruszyć konsultacje społeczne. Platforma chce przelicytować PiS i do Sejmu złożyła projekt ustawy zakładający waloryzację świadczenia od 1 czerwca. Nie całej opozycji się to jednak podoba. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości otworzyła nowy rozdział w faktycznie już trwającej kampanii poprzedzającej nadchodzące wybory. Myślę, że to będzie pewien bonus dla PiS-u. Być może rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość pozyska część tego niezdecydowanego elektoratu. A przekonać ma ich według słów politologa doktora Krzysztofa Kawęckiego podwyżka świadczenia dla rodzin z 500 na 800 zł na dziecko. Według planów obozu władzy regulacje w tej sprawie będą przyjęte jeszcze przed wyborami. Wejdą w życie już po nich, czyli od nowego roku. Premier Mateusz Morawiecki kreśli szczegółowy harmonogram. Prawdopodobnie w czerwcu będzie okres konsultacji społecznych, następnie przyjęcie na rządzie. Wtedy, kiedy PiS chce zająć się konsultacjami społecznymi, Platforma Obywatelska chce wypłacać pieniądze. Po propozycji, jaka padła z ust Jarosława Kaczyńskiego, największa partia opozycyjna miała dwie opcje. Albo odrzucić podwyżkę i zostać przy dotychczasowej kwocie, albo rozpocząć licytację. Wybrała drugi scenariusz, a licytacja dotyczy terminu realizacji. Proponujemy, żeby od 1 czerwca tego roku zwaloryzować to świadczenie do kwoty 800 zł. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka złożył projekt w tej sprawie do laski marszałkowskiej. Politolog Bartosz Brzyski mówi jednak, że politycy Platformy wybrali ryzykowną grę. Bo z jednej strony mogą do siebie zrazić wyborców liberalnych, którzy od początku mówili, że 500+ jest złe, a z drugiej strony mogą i tak nie przekonać tych, którzy uważają, że Platforma nie jest tutaj partią wiarygodną. Kiedy przewodniczący Platformy Donald Tusk mówi, że 800+ to rekompensata dla wyborcy, którego okrada ta drożyzna pisowska, Polska 2050 i PSL obierają inny kierunek, by być może odbić Platformie głosy. Szymon Hołownia twierdzi, że dziś przestrzeni do waloryzacji nie ma, a jeśli już dojdzie do prac w Sejmie, to jego ugrupowanie zgłosi swoją propozycję. My chcielibyśmy połączyć to również akurat w przypadku tej podwyżki z kryterium dochodowym. Z ust Władysława Kosiniaka-Kamysza pada hasło 800+. Dla pracujących. Z Konfederacji zarzut, że trwa licytacja na rozdawnictwo. Platforma, by uniknąć odpływu wyborców, łączy swój projekt o 800+ z podwyżką kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. A premier Mateusz Morawiecki punktuje, że mądrym trzeba było być przed 2015 rokiem, nie teraz. Szef rządu to oskarżenie wytoczył pod adresem Donalda Tuska. Dzisiaj kreuje się na dobrego wujka. Dzisiaj przyszedł pan Donald, prawda, do narodu polskiego, mówi: ja teraz wszystko wszystkim dam. Z ust premiera pada też uzasadnienie, dlaczego 800+ po nowym roku, a nie teraz. Odpowiedź brzmi: inflacja. Prognozy wskazują, że wtedy uda się ją w dużej mierze opanować, ale politolog Bartosz Brzyski widzi tutaj drugie dno. Wskazuje na próbę mobilizacji wyborców. Jeżeli się wprowadzi te zmiany przed wyborami, no to ten elektorat, ci potencjalni wyborcy uznają, że już te punkty zostały wyborcze zrealizowane, więc tej determinacji do tego, aby pójść na wyborów, będzie ten poziom niższy. Z Pałacu Prezydenckiego płynie sygnał, że Andrzej Duda nie powinien mieć problemu, by podpisać się pod ustawą, która będzie korzystna dla polskich rodzin.